Można by pomyśleć, że jesteśmy sami na stoku. No nikogo nie ma. Pusto. Nie, jest tam ten z tyłu, tam co biegnie z tym kurna. A, jest ten koleś co biegnie z tyłu. Ale generalnie to puchy. Puchy, kurwa. Zamykamy dzisiaj, no stop. Kurwa. Dlaczego są takie puchy? Ja powiem dlaczego. Poczekaj, ja powiem. Och. Puchy są dlatego, ponieważ... No, ponieważ co? Ponieważ to już jest chyba jeden z ostatnich kursów. No i troszeczkę zaczął śnieżek pruszyć. Pozostają szybciej ściekli. Pozostają tylko twardziele na stoku. Ostatni zjazd. Także macie teraz okazję zobaczyć twardzieli w akcji, co nie? Twardziel z deską. Postanowił tyłkiem cały śnieg ze stoku zetrzeć i tak szoruje po tyłeczku. Po troszeczku po tyłeczku. Ja oczywiście jestem super narciarzem w super gigancie. W ogóle jestem na gigancie, dlatego jestem super gigantowym narciarzem. Tylko dobrze, że tego proszku nie bierze. Nie wiem, czy widać tam, co tam się z tyłu dzieje za mną. Pewnie widać. Pusto. Może się nic nie dzieje. Generalnie zobacz, jedziemy, co nie? I zobacz, i puste wszystkie krzesełka w tą stronę. Ja i tak, no nikogo nie było. Nikt na dół nie jeździ. My jedziemy trzecim, czwartym. Puchy totalne. Pierwszy. Oj. Puchy za nami i puchy przed nami. I chatki stoją. Nie możemy jeździć orczykami, ponieważ tam trzeba mieć lepsze wprawy na desce, żeby nie wyrzuciło kogoś z deski. Raz tylko pojechaliśmy orczykiem, no i tam Jędrek miał problem. Z połowy górki na tyłku. Z połowy górki zjechał na tyłku. Dobrze, że nikt nie jechał. Jeszcze było tak, jak było więcej ludzi na stoku i tam porozganiał ich wszystkich, panika. Syreny włączyli, więc teraz jeździmy takimi... Policja, takimi straż. Wyciągami dla emerytów. Strażnik Teksasu mi pomógł. Generalnie jest niedziela i to nas trochę nastraja pesymistycznie, bo jutro jest poniedziałek. No ale jakoś damy radę. Na razie.